Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak zbadać, czy otrzymany współczynnik korelacji Rank-Spearmana na jakimś przykładowym poziomie, przy tak zwanej dużej próbie i określonym poziomie istotności, możemy uznać za istotny statystycznie, czy też nie. Jeżeli mamy treść zadania przykładowego następującą, na podstawie analizy zależności między dwoma cechami jakościowymi, na podstawie 10 obserwacji otrzymano współczynnik korelacji Rank-Spearmana na poziomie 0,68. Przy poziomie istotności alfa 0,1 mamy zbadać statystyczną istotność zależności korelacyjnej. Ja osobiście już wolę Wam zapisać. Opieram się o podręcznik akademicki, który tutaj jest wymieniony. Nie jest to żadna kryptoreklama, tylko po prostu jakby źródło, na którym ja się opierałam, żeby mieć pewność, że poprawnie przekazuję tą wiedzę. I w tym momencie to, co my potrzebujemy na pewno do tego zadania, to określenie, ile wynosi wartość krytyczna z rozkładu normalnego. Dlaczego bazuje na rozkładzie normalnym, to się dowiemy oczywiście naturalnie później, ale jeżeli poziom istotności alfa w tym zadaniu jest powiedziany wynosi 10%, to zakładam, że na 10% w teście mogę popełnić błąd i przy 10% poziomie błędu wartość ze standaryzowanych tablic rozkładu normalnego wynosi 1,64. Dlatego poziomu istotności 0,1. Dla każdego innego będzie inna wartość i oczywiście jeśli macie pytania, skąd się bierze dokładnie ta wartość 1,64, albo ją pamiętacie, albo powiedzmy ktoś Wam pokazał, jak się tą wartość odszukuje, lub też możecie skorzystać z gotowego, przygotowanego przeze mnie filmu, gdzie są wskazówki, jak w papierowych tablicach znaleźć wartości dystrybuanty. I teraz tak, na początek, jak w każdym teście statystycznym, my musimy sobie umieć powiedzieć, czy współczynnik korelacji Rank-Spearmana będzie istotny, czy też nie. Musimy dobrać odpowiedni test statystyczny. W tym momencie, w teście statystycznym, musimy w tym momencie na początku określić hipotezy testowe. Raz, założymy, że jakaś korelacja między dwoma przykładowymi badanymi cechami jest nieistotna statystycznie, bo jej sam współczynnik, czyli to rho, d czy s, jakkolwiek byśmy tam nie mieli zapisane, jest nieistotny statystycznie, a w zaprzeczeniu, czyli w hipotezie alternatywnej, możemy napisać, że ta korelacja jednak jest istotna statystycznie, bo współczynnik jest istotny statystycznie. Statystyka testowa dobierana jest według wielkości próby, czyli tak zwanej, ile mamy takich par rang, inaczej mówiąc, ile jest takich obserwacji, które zawierają wyniki rangi dla x i dla y, czyli dla dwóch cech, dla których badamy korelację. I teraz mamy dwa przypadki. Jeżeli próba jest mała, czyli próba nie przekracza 10 takich obserwacji, czyli rang, jakie mamy, możemy korzystać z rozkładu testu Denta. Jak wiemy, ja tutaj nie będę korzystała z rozkładu testu Denta, bo mam już 10 obserwacji, czyli ten wariant pierwszy nie wchodzi w grę. Tak dla jasności, jeżeli próba jest mała, czyli do 10, bo taka jest tu granica dla 10, to korzystam z rozkładu testu Denta. Jeżeli byście mieli test dla średniej, to tam rozgraniczenie na próbę małą i dużą już jest trochę inne. Jedni mają 30, inni 60, a inni nawet 80 czy 120. W tym teście według tego ćwiczeniowca, czy tutaj według tego podręcznika, rozgraniczenie to jest 10 obserwacji na rozgraniczenie, czy próba mała, czy próba jest duża. Gdyby próba była mała, to oczywiście korzystamy ze wzoru na rozkład testu Denta i porównujemy do rozkładu testu Denta, a u nas zastosowany zostanie rozkład normalny, bo stosujemy wariant numer 2. Wariant numer 2 to w tym momencie dotyczy
jakby przypadku, gdy próba jest duża. Czyli liczba obserwacji, zwana inaczej wielkością próby, to przynajmniej 10 obserwacji. Jeżeli mamy 10, no to oczywiście warunek zostaje spełniony i mogę korzystać z rozkładu normalnego. I gdy próba jest przynajmniej 10, to nasza statystyka pochodzi już z rozkładu normalnego, już zestandaryzowanego do rozkładu zero-jedynkowego i w tym momencie ma wzór następujący. U albo Z równa się ten wynik współczynnika korelacji razy pierwiastek z liczby wielkości próby minus 1, a więc jeżeli sobie podstawimy nasze wyniki, otrzymujemy wynik 2,04. I jeżeli chcemy to powiedzmy graficznie ująć, to tutaj byśmy mieli minus 2,04, tu 2,04, oczywiście bez tego S tutaj w tym zapisie, bo stopnie swobody nie mają żadnego znaczenia. I jeżeli nasza wartość znaleziona 2,04 będzie się zawierała albo w lewym ogonie, albo w prawym ogonie, które tworzą nam obszar krytyczny, to w tym momencie byśmy mieli podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej. U nas wartość krytyczna, którą otrzymaliśmy w tablicach, lub też powiedzmy, pamiętamy już szczerze mówiąc na pamięć w pewnym momencie, to jest 1,64, a więc obszar krytyczny jest obustronny, bo ma lewą i prawą stronę, czyli jest od minus nieskończoności do minus krytycznej i od plus krytycznej do plus nieskończoności. I teraz ten wynik, który otrzymaliśmy 2,04, na pewno mieści się już do naszego prawego ogona, bo tak się mówi potocznie, czyli w tym momencie będziemy mogli powiedzieć, że zachodzi równocześnie to, że statystyka testu należy do obszaru krytycznego. A co w związku z tym? Możemy powiedzieć, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. A więc możemy innymi słowy powiedzieć, że wartość bezwzględna z tego wyniku, jaki otrzymaliśmy, czyli to, przekracza wartość krytyczną. Wtedy na pewno istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli możemy w naszym przypadku powiedzieć, że przy poziomie istotności 0,1, czyli przy zakładaniu 10% poziom błędu, odrzucamy hipotezę zerową, mówiącą o tym, że korelacja mierzona współczynnikiem Rank-Spearmana nie jest istotna, na rzecz oczywiście tego, że jest ona jednak istotna, a zależność jest trwała i można ją dalej interpretować i faktycznie dalej wykorzystywać, jeżeli na niej jakieś badanie mamy opierać. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania
adresu filmu czy bieżącego fragmentu czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.